Rozłamowcy z porozumienia rosną w siłę. Jest transfer, Polska od nowa zyskała kolejnego członka. Dołączył senator Tadeusz Kopeć. Parlamentarny zespół Polska od nowa liczy już oficjalnie 6 parlamentarzystów, poinformował Marcin Ociepa. Tym samym potwierdzają się doniesienia interi.pl o powiększeniu grupy skupionej wokół wiceministra obrony. Do parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju Polska od nowa, którego przewodniczącym jest Marcin Ociepa, dołączył senator Tadeusz Kopeć. O takiej możliwości interia.pl informowała kilka dni temu. W skład grupy skupionej wokół Ociepy wchodzą także Andrzej Głód-Mostowy, Grzegorz Piechowiak, Anna Dąbrowska-Banaszek oraz Wojciech Młodzek. Wsparciem merytorycznym ma służyć prezydent Chełma Jakub Banaszek. Przypomnijmy, że po dymisji Jarosława Gowina 10 sierpnia jego obóz podzielił się na dwie mniejsze frakcje. Jedni zostali przy byłym wicepremierze, inni zawiązali nową grupę, przy wiceministrze Marcinie Ociepie. Plany są większe. Chcą założyć stowarzyszenie. Rozłamowcy, skupieni wokół Marcina Ociepy, liczy już 7 aktywnych polityków. Plany są jednak większe, bo jak powiedział interim.pl wiceminister rozwoju Andrzej Głód-Mostowy, rozłamowcy planują założyć stowarzyszenie. Już utworzyliśmy swój zespół parlamentarny, a w najbliższym czasie planujemy rozmawiać z innymi środowiskami. Możliwe, że będziemy tworzyć stowarzyszenie, które będzie reprezentowało wartości, którymi do tej pory kierowała się ta grupa, która w tym tygodniu odeszła z porozumienia. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mogli przekazać ważne informacje dotyczące działalności naszego zespołu, mówił nam Głód-Mostowy. Grupa parlamentarzystów, których Jarosław Gowin wprowadził do Sejmu lub Senatu, rozbiła się na 3 niemal identyczne liczbowo twory. Obok zespołu Ociepy i rdzennego porozumienia Gowina, są jeszcze republikanie skupieni wokół Adama Bielana. Nawet najmniejsze personalne przetasowania na scenie politycznej są teraz bardzo istotne. Po wyrzuceniu Gowina z rządu Prawo i Sprawiedliwość ma problem z sejmową większością. Może jednak liczyć na wsparcie grupy skupionej właśnie wokół Marcina Ociepy.